Na filmie przedstawiono system chłodzenia silnika spalinowego. Jest to system pośredni, czyli chłodzony cieczą. Omówione tu zostanie, w jaki sposób regulowana jest temperatura, aby zapobiec przegrzaniu się silnika. Na animacji 3D przedstawiony jest silnik czterosuwowy w układzie rzędowym, gdzie znajdują się cztery tłoki. Dalej widać wał korbowy, na końcu którego jest wentylator osiowy. Układ chłodzenia składa się właśnie z wentylatora, który w tym przypadku jest napędzany bezpośrednio z wału, z pompy cieczy z termostatu oraz z chłodnicy, inaczej nazywanej wymiennikiem ciepła lub bardziej z angielskiego radiatorem. Kolejne elementy to zbiorniczek wyrównawczy, wszelkie przewody i kanały chłodzące. Przedstawiona teraz zostanie zasada działania układu chłodzenia. W momencie, gdy silnik jest dopiero uruchomiony, wszystkie jego elementy pozostają jeszcze przez jakiś okres zimne. Niebieskie strzałki na animacji przedstawiają zimną ciecz chłodzącą. W momencie, kiedy strzałki staną się czerwone, oznaczać to będzie, że układ się nagrzewa lub ma już temperaturę optymalną. Strzałki imitują przepływ cieczy chłodzącej w silniku. Poruszają się one wewnątrz płaszcza wodnego dookoła cylindrów, wybierając z nich nadmiar ciepła, powstałego w wyniku wybuchów mieszanki. Warto podkreślić, że temperatura w centrum eksplozji to ponad 2000 stopni Celsjusza. Zatrzymajmy na chwilę animację i przyjrzyjmy się pompie cieczy. Jest to wirnikowa odśrodkowa pompa o bardzo prostej budowie. Napędzana jest paskiem zębatym z wału korbowego. Zasysa ona ciecz chłodzącą z płaszcza wodnego, kierując dalej na termostat. Ciśnienie robocze układu to około 1,4 bara. Zimna ciecz w termostacie prowadzona jest do przewodu omijającego chłodnicę, aby dodatkowo jej nie wychładzać. Zasada pracy samego termostatu omówiona zostanie później. Obieg zimnej cieczy nazywany jest obiegiem małym, którego zadaniem jest jak najszybsze nagrzanie układu do temperatury optymalnej, wynoszącej około 80 stopni Celsjusza. Należy podkreślić, że zimny silnik pracuje mniej efektywnie, więcej wtedy pali i ma mniejszą moc. W obiegu małym ciecz krąży w płaszczu silnika, dalej przez pompę cieczy i termostat, do momentu, aż się nagrzeje. W tym momencie pojawiają się czerwone strzałki, które oznaczają ciecz gorącą. Zwróć uwagę, że są one przepuszczane przez chłodnicę, która do tej pory była nieużywana. Oznacza to, że ciecz krąży teraz w obiegu dużym, czyli płaszcz wodny, pompa cieczy, termostat i chłodnica. Widać teraz, że termostat zmienił pozycję. Dolny kanał został teraz zablokowany, a górny odblokowany, co oznacza, że ciecz będzie kierowana do kanału prowadzącego do chłodnicy. Tam zostanie ona ochłodzona. Chłodnica to sieć wąskich kanalików, którymi płynie ciecz. Wentylator wymusza obieg powietrza po kanalikach chłodnicy, studząc je oraz płynącą w nich ciecz. Białe strzałki oznaczają płynące powietrze. Zwróć uwagę, że górą wchodzi ciecz gorąca, a dołem wychodzi już ciecz ostudzona. Warto podkreślić, że termostat otwiera się proporcjonalnie do temperatury pracy silnika. W przypadku, gdy silnik jest mocno obciążony i generuje dużą ilość ciepła, termostat będzie otwarty w całości, przepuszczając ciecz na chłodnicę. Widać to na zbliżeniu. I jeszcze raz, kiedy silnik jest zimny, termostat zamyka przepływ na chłodnicę i znów, kiedy się rozgrzewa, otwiera przepływ na chłodnicę, a zamyka kanał prowadzący bezpośrednio na silnik. Czasami termostat pozostaje w pozycji półotwartej i półzamkniętej, co oznacza, że przepuszcza ciecz trochę na chłodnicę i trochę bezpośrednio na silnik. Wszystko zależy od obecnej temperatury panującej w układzie.
To wszystko zależy od zmiennych warunków pracy silnika. Czasem wciskamy po prostu gaz do dechy, a czasami jedziemy na luzie. Temperatura optymalna dla układu chłodzenia to 80 stopni Celsjusza i wyznacza ona granicę dla pracy układu w obiegu małym i dużym. To właśnie termostat reguluje tą temperaturę. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób się to odbywa. Przyjrzyjmy się mu z bliska. Termostat składa się z górnego czpienia roboczego, z mosiężnego lub miedzianego zaworu głównego, który otoczony jest gumopodobnym uszczelnieniem. Kolejny kołnierz wykonany jest również z materiału gumopodobnego i służy jako uszczelnienie kanału układu. Kolejny element to odpowietrznik. Od dołu widać sprężynę zaworu głównego oraz mniejszą sprężynę zaworu obejściowego oraz sam zawór obejściowy. Najważniejszy element to szczelny cylinderek, w którym znajduje się wosk. Wiemy już, że kiedy silnik jest nagrzany, główny zawór się otwiera, a obejściowy się zamyka. I na odwrót, kiedy temperatura maleje, kanał obejściowy się otwiera, a główny zawór domyka. Wszystko to jest możliwe dzięki reakcji wosku wewnątrz cylinderka. Wosk poniżej 80 stopni Celsjusza pozostaje w stanie skupienia stałym. A kiedy temperatura przekroczy tą wartość, wosk zmienia stan skupienia na ciekły, zwiększając przy tym swoją objętość. Dzięki temu wosk wypycha do góry zawór główny, otwierając drogę na chłodnicę i jednocześnie domyka zawór obejściowy. Sytuacja odwróci się, kiedy temperatura spadnie. Kiedy znamy już podstawy działania układu chłodzenia, można przyjrzeć się zadaniu zbiorniczka wyrównawczego. W momencie, kiedy silnik jest mocno obciążony i ciecz chłodząca osiągnie swoje maksymalne zakresy, może pojawić się sytuacja, w której poziom i ciśnienie cieczy wzrośnie i staje się niebezpieczne dla stabilności układu. Nadmiar cieczy ucieka w tym przypadku z chłodnicy do zbiorniczka, w którym jest tak zwana podłużka powietrzna i odciąża tym samym układ.